Masz szybciej, Flitwick, tak jak zresztą chciałeś. Wingardium Leviosa! Good work, Mr. Potter, but you still have room to improve. 10 points for Gryffindor. Try going slightly faster this time. Patrzcie, jak ja to teraz ładnie koloruję, nie? Umiecie tak, kurde? No, teraz dupę z tego będę miał co jedynie. 40% mi zabrakło. Ja, najgorzej. You may now enter the Wingardium Leviosa Challenge to practice the spell. Follow me, Mr. Potter. Cast Wingardium Leviosa on that statue, then move it onto that large plate. Niech ktoś się w ogóle pochwali, czy ktoś kiedykolwiek z was miał 4x4 punkty z każdego oczywiście sprawdzianu. Tych, wiecie, nauk różnych czarów. No i dawaj tam. Tam. Puszczamy. Już. Well done. Now go and collect the challenge stars. I'll meet you at the end. Good luck, Mr. Potter. Zamykasz mnie, kurde, na takim trudnym sprawdzianie. Widać, że nauczyciele są tutaj mega nieodpowiedzialni. Ja dopiero jestem uczniem na pierwszym roku, a wy już ode mnie zbyt wiele wymagacie. Ja pierdzielę. W sumie ta muzyka też jest spoko, bardzo fajna. Ale tak, jeżeli bym miał wracać jeszcze do tego, do intra tej gry, to jakoś, powiem wam szczerze, bardziej lubiłem to intro z wersji PSX-owej, gdzie była ta książka. Jakoś było ciekawsze niż to, co mamy tutaj, szczerze powiedziawszy, z tym zlepkiem screenshotów. O, kolejna spokojna muzyka sobie leci. Myślę, że sobie tutaj jeszcze porobimy zadanka... Jeszcze tam dwa zadanka w Hogwardzie i to by było na tyle z tej pierwszej sesji. Myślę, że tak godzinka to jest idealny czas na takie, powiedzmy... sesję. Myślę, że za długo też nie ma co siedzieć. Ale szczerze przyznam, że tutaj troszeczkę boli mnie fakt, że nie mamy żadnej, powiedzmy, specjalnej drogi, tak jak to było w wersji na PSX, że musieliśmy tam, powiedzmy, pokonać różne dziury i tak dalej, tylko mamy tutaj prostą drogę do tych nauczycieli. Trochę takie leniwe jest jak na wersję PC. Więc na takie rzeczy trochę będę zwracał uwagę, moi drodzy. Przykro mi, niestety. Lubię na takie rzeczy zwracać uwagę, nie będę tego ukrywał. Po prostu uważam, że ciekawsze to było w wersji PSX-owej, gdzie po prostu mieliśmy jakąś tam daną drogę do przebycia, żeby potem zaliczyć challenge. Ale pal gumę, gnomie jeden. A, i zaraz będziemy musieli znowu tutaj oczywiście Wingardium Leviosa. I ten rycerz tą tak głową przewraca, jakby nie wiedział, o co chodzi. Ty już doskonale wiesz, o co chodzi, mój drogi. Tylko się nie przyznasz, kurde. No, dawaj. Naprawdę? Okej, okay. Drzwiczki żeśmy sobie odblokowali, to teraz trzeba klocka przynieść w tę stronę, żeby kraty nam odblokowały się. Dawaj. O, i super. 50 minut na nagraniu. No to mówię tak jeszcze z 10, 15 i myślę, że to by było na tyle.
Druga gwiazdka zadań. O! To są bardzo piękne widoki, moi drodzy. I ta muzyka. Zawsze ją lubiłem w wersji na PS1. Zawsze. Bardzo przyjemny traczek, moi drodzy. Możecie uważać jak chcecie, ale bardzo lubię takie poziomy, gdzie jesteśmy, nie wiem, na szczycie Hogwardu. Lubię takie sekcje poziomów. Jest to takie przyjemne dla ucha, dla oka. Ogólnie bardzo duża nostalgia. Ale ten Hogwart musi być potężny? A co tam robi gwiazda zadań? O kurde. Tutaj mamy jakiś ten. Całkiem ciekawa sprawa, muszę przyznać. Co żeśmy odblokowali? Czyżby? Nie przeskoczę tamtędy. O, dobra, myślałem, że tam trzeba będzie jakiś, kurde, wysoki dystans pokonać i, wiecie, przeskoczyć. Siema, jestem Harry i mam okrągłe okulary. Okej. Mam przy okazji wodę, żeby, wiecie, sobie popić, jakby mi zaschło w gardle. Czemu mam zawsze wrażenie, że Harry się tak ostro wydziera, jak wypowiada te czary? Czary Mary, kurde. Takie dziwne wrażenie odnoszę za każdym razem, że on się tak zawsze wydziera, wypowiadając te czary. Zamiast po prostu normalnie powiedzieć Wingardium Leviosa albo Flipendo, to on zawsze, kurde, Flipendo! I jeszcze, kurde, tak to O przedłuża, nie? Dziwna sprawa trochę. Congratulations, Mr. Potter. You completed the challenge. You've collected several challenge stars. That's 10 points for Gryffindor. Now, off you go. Powiedzcie mi, co to znaczy sporo gwiazdek? Czyli zebrałem wszystkie, czy jakby jakieś pominąłem? Weźcie mi powiedzcie, bo ja jestem trochę ciekaw tego. Chciałbym jakby wszystkie gwiazdki zebrać. A jako, że gram na ślepo, to trochę ciężko jest zebrać, ponieważ nie znam lokacji tych gwiazdek. Więc jak możecie, to mi weźcie, powiedzcie w sekcji komentarzy co i jak. Nie wiem, czy tutaj było 5, czy tutaj było więcej niż 5. Mówię, ja w tę wersję bardziej na ślepo gram niż z jakimkolwiek przygotowaniem. Okej. Czyli to by było na tyle, na to wygląda. 82 fasolki. Hedwiga, siemanko. Co masz dla mnie za liścik? Zaraz go przeczytamy. Pozwiedzajmy sobie tutaj różne zakamarki, dlatego że mogą tu ciekawe rzeczy być pochowane. Harry trochę się dziwnie łapie, to mogę rzeczywiście przyznać, że tak dziwnie trochę się łapie. Wszystkiego. A, dobra, to jest tylko lustro. Harry, nie spóźnij się na zajęcia z zielarstwa. Czekam na ciebie przed wejściem do cieplarni. Do zobaczenia, Hermiona. Okej, spoko. I mamy oczywiście... Mamy oczywiście sobie naszą tutaj żabeczkę, raczej mieliśmy, bo teraz mamy walkę z Irytkiem. Dawaj, ale w dupę teraz dostaniesz, nie? No jeśli to miała być walka z pierwszym bossem, to była tak beznadziejna, że to jest szok. Ale spoko. Nic nie mamy tutaj? Wszystkie miejsca pozamykane? Czemu tak?
Może bym chciał zobaczyć, czy czasem tam żadnych fasolek nie ma. Dobra, nieważne, idziemy sobie stąd w takim razie. Przyznam szczerze, że... Hey Harry, do you have 25 beans for us? We need the beans for some... experiments. No, już wam daję. Sorry, sorry bardzo, ale nie lubię, jak ktoś mi przerywa w trakcie, kiedy ja chcę coś powiedzieć. Zaskakujące jest to, że oni w zasadzie tylko stoją na wprost ściany i tyle, i ta ściana się nagle otwiera, oni nie mają żadnej takiej skrytki ani nic. W którejś wersji tej gry można było przez ścianę patrzeć, więc szkoda, że w tej wersji nie mogę, bo bym zobaczył, co oni tak naprawdę tam robią. Być może jakieś zakazane zabawy. W Hogwardzie jest dużo rzeczy dozwolonych. Zwłaszcza na to, że nie ma tutaj żadnego monitoringu, tak więc tia. Widziałem kawałek twojej ręki, nogi i nie wiem w sumie czego. Dobra, co my żeśmy zebrali za kartę? Ulrik Oddball, średniowiecze. Data jakbyś urodzenia i śmierci jest nieznana, jak widzicie. Bardzo ekscentryczny, znany z noszenia na głowie meduzy zamiast kapelusza. What? Bardzo ekscentryczny, znany z noszenia na głowie meduzy zamiast kapelusza. Czyli to tylko tyle, nic więcej? Szkoda w sumie, dobra. Lecimy do przodu w takim razie. Harry, jeśli się spóźnisz na zielarstwo, Gryffindor może stracić punkty. Pośpiesz się, Hermiona. Dobra, już. Nie poganiaj mnie. Hello, Harry. I'm Neville Longbottom. This is my remember-all. It tells you if there's something you've forgotten to do. Oh, it's telling me we have herbology class soon. Oh, I almost forgot. Watch out for Draco Malfoy. I saw him sneaking around here just a moment ago. Nie wiem, Neville, może to ja jestem zbyt upośledzony, ale skoro przypominajka ma takie sekretne moce przypominania, no to nie wiem, może dlatego, że się nazywa przypominajka? Nie wiem, nie chcę być tutaj jakiś uszczypliwy czy coś, ale wiesz, przypominajka to wiadomo, że będzie oznaczało coś, co ci ma przypominać, co nie? Dobra, tutaj mamy księgę zapisu. I w zasadzie, to ja myślę, że tutaj możemy sobie skończyć sesję. Tja, 58 minut to myślę, że to jest akurat. 62 fasolki. No i dobra, i myślę, że w tym oto miejscu będę mógł sobie zakończyć, tak więc... Nie wiem, podejdźmy sobie tutaj. Cokolwiek. Mamy, kurde, sporo rzeczy tutaj do zwiedzenia w tym Hogwardzie. Albo nie wiem, w sumie stańmy sobie przed tą wiedźmą. O! O, 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 przed tą wiedźmą, przed tą skrzynką. Dobrze, moi drodzy. Mam nadzieję, że seria z Harry'ego Pottera przypadnie wam do gustu. Jeżeli jesteście nowi na tym kanale i spodobał wam się mój content, zapraszam do subskrypcji kanału, kliknięcia w dzwoneczek, by otrzymać powiadomienia o wszystkim, co publikuję, łącznie z live'ami i różnymi tego typu filmami. Mam nadzieję, że sposób ciekawy, jak i informatywny prowadzę, bo staram się w miarę tutaj gadać na temat gry. Sami zresztą widzicie, troszeczkę podśmiechując sobie z niektórych sytuacji, które dzieją się w trakcie gierki. Właśnie, kwestia dubbingu. Szkoda, że nie ma polskiego dubbingu w tej gierce. Wiem, że w Komnacie Tajemnic jest, ale szkoda, że w Kamieniu Filozoficznym nie ma. No dobra. To widzimy się w kolejnych odcinkach z Harry'ego Pottera i nie tylko. Trzymajcie się, cześć i pa pa!